Wybierz swoich faworytów w plebiscycie Kryształy i Kamienie 2012. Głosuj w kategorii Polityczne Kryształy. Roman Szełemej, SMS o treści tc.kik.51 na numer 72068. Struktury SLD w Wałbrzychu, SMS o treści tc.kik.52 na numer 72068. Doprowadzenie do referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu, SMS o treści tc.kik.53 na numer 72068. Andrzej Zibrow, SMS o treści tc.kik.54 na numer 72068. Doprowadzenie do referendum o odwołanie burmistrza Głuszycy, SMS o treści tc.kik.55 na numer 72068. Wyniki plebiscytu można obserwować na bieżąco na stronie internetowej www.krysztalejkamienie.pl. Organizatorem plebiscytu jest Tygodnik 30 Minut oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. Patronat honorowy nad plebiscytem objęła posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Partnerzy plebiscytu. Sponsorzy plebiscytu. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna na wzór Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić aktywność społeczną. Stworzyliśmy projekt, nazwaliśmy go roboczo Bateriarczy, razem rozwijamy region. Tydzień temu prezentowaliśmy w ramach tego projektu, cyklu projektu, projekt Akademia Rozwoju Personalnego. To nowy projekt realizowany z pomocą wałbrzyskiego PSL-u. Doszliśmy do wniosku w gronie PSL-u, że należy coś zrobić, żeby wesprzeć rozwój turystyki na tym terenie. Najlepszym przykładem, z którego na pewno warto się uczyć, jest nasza strefa ekonomiczna, która pod kierownictwem pana Grebera była najlepszą strefą w Polsce. W związku z tym, że postawiliśmy sobie takie pytanie, jak można to przełożyć na rzecz działalności turystycznej, zrodziło się szereg pytań, na które już dzisiaj mamy częściowe odpowiedzi. Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna ma za zadanie stworzenie warunków prawno-ekonomicznych do powstania nowego nurtu gospodarki turystycznej w regionie. Będziemy otwarci na poszerzanie tej strefy bądź dołączanie do niej kolejnych terytoriów, które są osadzone w konkretnej gminie, w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego, która będzie chciała współpracować w tworzeniu tej kwestii. Można by tutaj postawić kolejne pytanie, w jaki sposób zorganizować rozwiązania prawne, które będą potrzebne do tego, aby ta strefa zaistniała. Dzięki strefie turystycznej firmy, które zapewnią nowe miejsca pracy, będą mogły liczyć na ulgi z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnych, co z kolei będzie szansą na zmniejszenie stopy bezrobocia w regionie oraz pozwoli na sprowadzenie inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam być tutaj w sposób godny, czyli ekologicznie, a z drugiej strony musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam rozwijać przemysł turystyczny. Nasz region, pomimo dużego stopnia bezrobocia, ma olbrzymi potencjał turystyczny. Mamy czym się pochwalić, mamy przepiękne zabytki, począwszy od Zamku Książ, który jest zabytkiem reprezentującym wszystkie zamki na tym terenie, poprzez zabytki techniki, gdzie mamy Lisią Sztolnię, już niedługo będzie Stara Kopalnia, nasze góry wspaniałe, które możemy pokazać wszem i wobec, ale też i podziemia, którymi się szczycimy, które są też kolejnym produktem turystycznym. Dzięki zaangażowaniu Andrzeja Zibrowa projekt rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Turystycznej przedstawiony zostanie w Ministerstwie Gospodarki. Oczywiście trzeba uzgadniać wszystko od poziomu lokalnego do poziomu prawnego w ministerstwach i tutaj należałoby powołać do życia jakąś strukturę, najlepiej podobnie jak nasza specjalna strefa ekonomiczna jest zorganizowana w formie spółki z o.o. i taka struktura powinna rozpocząć działania z poszczególnymi samorządami bądź grupami samorządów. Tutaj doskonałym przykładem jest aglomeracja wałbrzyska, z którą na pewno warto by było współpracować, która łączy w sobie bardzo wiele rzeczy, które nas interesują. I te rozmowy na poziomie samorządów lokalnych będą rozmowami,
które zdecydują o takim smaku tej strefy, o istocie jej bycia, ponieważ ona ma za zadanie tworzyć miejsca pracy, rozwijać region i chcielibyśmy, żeby stała się takim pilotażowym programem, być może dla całej Polski, być może nawet dla Unii Europejskiej, który mógłby pozwolić na to, żeby turystyka zaczęła się rozwijać. Atrakcyjnym elementem może być paszport po krainie gór, zamków i podziemi oraz programy lojalnościowe lub zniżki na imprezy promujące nasz region na zewnątrz, na przykład międzynarodowe zawody survivalu. Pomyśleliśmy o takim czymś jak na przykład Mistrzostwa Świata w survivalu. Mamy doskonałe tereny, mamy hałdy, mamy różnego rodzaju rzeczy, które do tego by się doskonale nadawały. Strefa powinna też przyczynić się do tego, żeby powstawały konkretne produkty turystyczne i tutaj powinniśmy pomyśleć o tym, żeby nie bazować na turyście jednodniowym. Powinniśmy zrobić tak, żeby ten turysta został u nas miesiąc, przyjechał, umęczył się, bo on bardzo lubi się męczyć, później fajnie odpoczął, później go zrelaksujemy w spa, bo mamy przecież uzdrowiska, no i na tym by się zakończyła fajny pobyt, chyba że pozna swoją miłość swojego życia i ożeni się lub wyjdzie za mąż. Podczas konferencji powrócono również do projektu wykorzystania pod względem sportowym i turystycznym Góry Chełmiec i jej okolic. Projekt mówi o wykorzystaniu tego terenu nie tylko w okresie zimowym jako tras narciarskich, ale również w okresie letnim jako tras biegowych czy jako ścieżki rowerowe. Takie rzeczy na świecie realizuje się w ciągu jednego roku. Nie tylko na świecie, na przykład u nas popatrzmy Zieleniec, popatrzmy Karpacz, że w ciągu jednego roku powstaje rozszerzenie bazy poprzez instalację wyciągu narciarskiego. Tym bardziej, że ten projekt przewiduje wykorzystanie Góry Chełmiec nie tylko w sezonie zimowym, ale jest to projekt do wykorzystania całorocznego pod sporty typu motolotnie, pod sporty rowerowe, są trzy trasy downhillowe przewidziane w tym projekcie, czyli ten obiekt mógłby funkcjonować na obszarze całego roku. Organizatorzy konferencji uważają, że aglomeracja wałbrzyska ma szansę zostania strefą pilotażową i może wykazywać globalne rozwiązania dla rozwoju turystyki w całym kraju. Praca w re i jak słychać i widać, kontynuowany jest remont mostu w Boguszowie Gorcach. Pierwsza faza remontu polegała na wykonaniu przejezdności na okres zimowy, a obecnie dochodzi do dalszej części kontraktu. W drugim etapie ma już pełny zakres przewidywanego remontu, czyli wzmocnienie ustroju nośnego, wykonanie wsporników wraz z jezdnią, z dojazdami, chodniki, bariery energochłonne i całe wyposażenie obiektu. Prace są nieco utrudnione z uwagi na usytuowanie wiaduktu, bo znajduje się on nad przejazdem kolejowym w pełni zelektryfikowanym. Tu jest kwestia dogrania wszystkich, uzgodnienia wszystkich szczegółów elektrycznych, kolejowych i tak dalej, a sam remont to jest stricte techniczna robota mostowa. Zakończenie prac remontowych przewidywane jest na 10 czerwca bieżącego roku. Zatem za kilka miesięcy, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, remont mostu powinien zostać zakończony. Zespół szkolno-przedszkolny w Boguszowie Gorcach przystąpił do programu ekologicznego EkoŠkoła. W ramach realizowanego projektu 36 uczniów z klas 4 i 5 uczestniczyło w konkursie na ekopamiętnik. To był konkurs międzynarodowy i właśnie to mnie zainspirowało, żeby dzieci naszej szkoły wzięły udział w tym konkursie. Po raz pierwszy przystąpiłam do tego konkursu. Muszę przyznać, że pani dyrektor wyszukała w internecie, bo to już była druga edycja. Pierwsza edycja po prostu była nam nieznana. I po poszukaniu całego regulaminu zainteresowało mnie to bardzo, ponieważ temat był bardzo bliski, dotyczył ekologii, życia codziennego, naszego sposobu życia. Firma Panasonic zaproponowała nam, że prześle nam zeszyty ucznia, zeszyty dla nauczyciela, czyli takie pomoce dydaktyczne, a wiadomo, w szkołach bardzo chętnie korzystamy z takich pomocy dydaktycznych. Zajęcia odbywały się, musiałam zgłosić ilu uczniów weźmie udział w tym konkursie i ewentualnie można było przystąpić na podstawie tych lekcji, można było przystąpić do konkursu na ekopamiętnik.
Oczekiwania moje, że tak powiem, zostały przekroczone, ponieważ uczniowie bardzo chętnie przystąpiły do tego konkursu. 5 klas, były 3 klasy czwarte i 2 klasy piąte, bo to grupa wiekowa właśnie w tym przedziale, czwarte, piąte klasy. No i jak zbierałam chętne osoby, okazało się, że 35 osób z naszej szkoły, tych pamiętników troszkę mniej, bo 23, ale tam w regulaminie było, że mogą być to prace indywidualne albo prace zespołowe, do 5 osób maksymalnie. No i zbierało się tych ekopamiętników 23. Ze szkoły wysłano 23 pamiętniki na konkurs, który składał się z 3 etapów – krajowego, ogólnoeuropejskiego i światowego finału. Do konkursu, jak mówi nauczycielka, dosłownie w ostatniej chwili zgłosiła się Natalia Stolarczyk. Termin był około 15 maja. Zbierałam te prace. Wiadomo, jak to dzieci przynoszą w ostatni dzień. I tak się złożyło, że właśnie Natalka przyniosła ten swój ekopamiętnik, że tak powiem, za 5.12. I z tego względu nie zdążyłam, bo już czas naglił, nie zdążyłam ani sfotografować. Został wysłany. To właśnie Natalia, jak się okazało, wygrała finał ogólnopolski, która w nagrodę pojechała do Japonii, gdzie spotkali się zwycięzcy z poszczególnych krajów uczestniczący w konkursie. Rok temu około pani ogłosiła właśnie konkurs na ekopamiętniki i na lekcji przystępowaliśmy do zajęć, na których pani rozdawała nam ćwiczenia i książkę ucznia, gdzie uczyliśmy się o ekologii. Później pani zapisywała, kto chce brać udział w tym konkursie, a dlatego, że kilka miesięcy temu wygrałam jeszcze jeden konkurs plastyczny, dlatego zdecydowałam się na ten konkurs. Mieliśmy dużo czasu na namalowanie tych pamiętników i na opisanie tego. To było tam 5 prac do namalowania, do opisania. Do samego końca żeśmy nie wierzyli, że mamy ten wylot do Japonii. No i jak już były te bilety w ręce, okazało się, że jednak lecimy. Że Natalka wygrała ten konkurs i to był wielki sukces. Laureaci z 33 krajów zostali uhonorowani na ceremonii w Kioto. Natalia Stolarczyk from Poland. And Liviana Michelle Strumber from Romania. Każde z 33 dzieci, które wyjechało do Japonii, wygłosiło prezentację o unikalnej działalności ekologicznej w swoim kraju. Natalia promowała nasz kraj, wybierając z 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Polsce malowniczą krainę Tysiąca Jezior Mazury. Napisali, że mamy zrobić prezentację, której sama też w sumie nie zrobiłam. Ciocia mi pomogła. Ciocia właśnie powybierała tam, napisała to wszystko, powybierała zdjęcia. Później właśnie to pokazała mi. To ja się tego uczyłam opowiadać, napisałam sobie i tu mój tłumacz, ja to mówiłam po polsku, na przykład jedno zdanie, a mój tłumacz to przetłumaczył na angielski dla wszystkich, żeby zrozumieli. I and my family treat to save energy. Whenever it is possible, we travel by bicycle instead of going by car because it is good for health and it is good for air. We don't use electricity and water when not necessary. Jako opiekun i osoba towarzysząca ze zwyciężczynią pojechał do Japonii jej tata, który relacjonował na bieżąco wszystkie wydarzenia i spostrzeżenia, a było ich niemało. Ciekawa jest kultura, religie, ciekawy jest klimat. Bardzo mi się podobało to, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Nie znalazłem tam papierka na ulicy, ludzie nie palą na ulicach. Są zakazy, są odpowiednie miejsca, które było bardzo ciężko znaleźć.
Także osoba paląca ma problem z tym, żeby zapalić na ulicy. Nie widziałem naprawdę żadnej osoby, która by szła z papierosem. Jak ja to mówię, nie było zbędnej kępki trawy. Wszystko było bardzo ładnie poukładane. W tych miejscach, w których żeśmy byli, naprawdę było wszystko uporządkowane. Nawet ludzie wysiadający do metra, wsiadający mają swoje jakby reguły wsiadania, wysiadania. Są odpowiednie kropki narysowane, gdzie ludzie wsiadają i wysiadają. Wszystko bardzo fajnie wyglądało. Najbardziej mi się właśnie chyba podobała ta szkoła japońska, Rigoka, ona się nazywała, to było elementary school. Tam poszliśmy dzień po ceremonii tej całej i to, celem to było, żebyśmy się spotkali z japońskimi rówieśnikami. Tam jedliśmy z nimi obiad w szkole, byliśmy w ich klasach i na koniec pomagaliśmy im sprzątać szkołę. O Natalii można więc śmiało powiedzieć, że stała się ambasadorką nie tylko Boguszowa Gorc i regionu wałbrzyskiego, ale też całego kraju. Bye bye. Bye bye. Wojna w Yangblizi w tamtym świecie to pierwszy tom trylogii fantazy Agnieszki Steur, pisarki pochodzącej z Wałbrzycha. Autorka książki spotkała się z czytelnikami w galerii Biblioteki pod Atlantami. Spotkanie było zarówno okazją do rozmowy o nowej powieści, jak i doświadczeniach dziennikarki, felietonistki i blogerki, która na stałe mieszka w Holandii. Wojna w Yangblizi to powieść fantazy, w której autorka zawarła m.in. własne doświadczenia jako emigrantki. Dwa światy występujące w książce, ten nierealny oraz trochę lepiej nam znany, nie są jednak takie, jakie na początku mogłyby się wydawać. Bohaterowie w miarę rozwoju fabuły dowiadują się coraz więcej o swoim pochodzeniu, rodzinie oraz realiach, w których przyszło im żyć. Ja zawsze byłam zafascynowana i książkami fantazy, i bajkami, ze względu na możliwość wykorzystania symboli, na możliwość tego, że nie mówi się wszystkiego bezpośrednio, a właśnie za pomocą symboli można powiedzieć właściwie prawie wszystko, dając równocześnie możliwość czytelnikowi dość szeroki sposób interpretowania tego, co ja przekazuję. Agnieszka Steur-Tomiczek ukończyła zespół szkół ceramicznych w Szczawnie-Zdroju. Autorka studiowała również na wałbrzyskiej uczelni. Jej dalsze losy związane są jednak z Holandią. Tam znalazła miłość swojego życia oraz założyła rodzinę. Od wielu lat prowadzi blog o tematyce emigracyjnej. Jej felietony ukazują się również w periodykach polonijnych w Anglii oraz Holandii. Wojna w Yangblizi to debiut autorki jako powieściopisarki i, jak sama mówi, spełnienie marzeń. To jest jedno z najwspanialszych uczuć, najwspanialszych doświadczeń, jakie można w życiu przeżyć. W chwilę, gdy te marzenia się spełniają, a na pewno jeśli, tak jak mówisz, żyje się w marazmie, w szarości, to te marzenia nadają naszemu życiu tego światła, tej jasności. Spotkanie autorskie w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami było okazją do rozmowy na temat książki, mentalności Polaków na obczyźnie, różnicach kulturowych, inspiracjach oraz planach pisarki na przyszłość. Każdy mógł również liczyć na specjalną dedykację oraz autograf. Na spotkaniu była także obecna autorka ilustracji do powieści Ewa Kieńko-Gawlik, a goście mogli podziwiać wystawę prac artystki. Agnieszka zawarła dokładnie opisy swojej postaci, które wymyśliła, oraz opisy miejsc, także ja jakbym miała tutaj przygotowane wszystko i tylko stosując te opisy, dostosowując technikę do tych opisów, stworzyłam właśnie takie rysunki. Do tej pory powstało 13 ilustracji nawiązujących do pierwszego tomu cyklu, ale artystka wykona również grafiki do kolejnych części trylogii. Agnieszka Steur pracuje już nad drugim tomem powieści Wojna w Yangblizi, który powinien ukazać się na początku przyszłego roku. Tegoroczne regionalne eliminacje Odyseja Umysłu 2013 to olbrzymi sukces dwóch drużyn z publicznej szkoły podstawowej nr 15. To te same drużyny wywalczyły awans do finału w Gdańsku co w zeszłym roku. To także wielki sukces trenerki obu drużyn Marty Urych. Niemożliwe stało się możliwe. Po raz trzeci z rzędu drużyny z Wałbrzycha znalazły się w gdańskim finale Odysei Umysłu. Walka w eliminacjach we Wrocławiu była bardzo trudna i wyczerpująca, bo w tym roku w eliminacjach wzięło udział najwięcej drużyn w historii. Do stolicy Dolnego Śląska pojechały trzy drużyny z Wałbrzycha, wszystkie z PSP 15. Jednak do finału w Gdańsku udało się dostać dwóm.
5 problemów do rozwiązania, z którymi zmagało się aż 86 drużyn, zatem rywalizacja i konkurencja była ogromna. Tym bardziej większy sukces odnotowały dwie wałbrzyskie drużyny. Zespoły uczniów z PSP 15 w tym roku wybrały problem numer 5, czyli zawiłość i normalność. W kategorii wiekowej 2. Drużyna Marty Urych w składzie Julka Dudka, Julia Wiśniewska, Jessica Furman, Michał Solarek, Agata Oleksy i Julia Grabowska zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii i pewnie awansowała do finału w Gdańsku. W kategorii wiekowej 3 druga drużyna Marty Urych w składzie Nikola Furman, Zuzanna Rogorza, Alicja Rogorza, Jagoda Smaglińska, Karolina Mołczan, Hanna Mazur i Weronika Ludenko także zmagała się z problemem numer 5 zawiłości normalności, zajmując drugie miejsce i także awansując do gdańskiego finału Odyseja Umysłu 2013. Trzeci zespół również absolwentów PSP 15 prowadzony przez Katarzynę Sołtysiak zajął czwarte miejsce. Przygotowali oni rozwiązanie problemu trzeciego – przebojowa architektura. Jak zwykle nie zawiedli wałbrzyscy rodzice, którzy już od 3 lat jeżdżą na wszystkie eliminacje i finały swoich drużyn. 23 i 24 marca 2013 roku w Gdańsku. Natomiast finał europejski w tym roku odbędzie się w Niemczech, a światowy finał już tradycyjnie w Stanach Zjednoczonych. Już dziś trzymamy kciuki za nasze drużyny. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i tradycyjnie zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.